Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kępno 1918-1920, droga ku niepodległości. Pod takim hasłem odbyła się inscenizacja historyczna zorganizowana przez powiat kępiński w związku z obchodami Święta Niepodległości. To tak o nas różnie mówią, że my to tak, czy poznanioki, czy ślązoki, czasem mówią, że my Anki. Mój ty Boże, ja by to który kępniok usłyszał, co by to było. Ale my tym przecież też po poznańsku mówimy. Przecież my na obiad to jemy pyry, a nie jakie tam ziemnioki. Jak wam kobita u pitrasi plędzę, to przecież nikt nie powie, że placki ziemniaczane. Jeżdżymy na kole, a nie na jakim tam rowerze, a zuby, znaczy się dziecka, to lotają po sznekę z glancem, a nie jaką tam drożdżówkę. My tu kępnioki, poznanioki. Tłem do przygotowanej inscenizacji był teren przy kościele pod wezwaniem świętego Marcina. Widzowie w pierwszej scenie poznali Kępno z początku XX wieku, jego specyfikę, znaczenie gospodarcze i polityczne. W kolejnej odsłonie mieszkańcy Kępna dowiedzieli się o zakończeniu I wojny światowej. Trzecia z osłon to wybuch Powstania Wielkopolskiego. Wówczas pojawili się powstańcy, którzy rozbroili Niemców. Czwarta ze scen to nawiązanie do bitwy pod Korzeniem. Wówczas doszło do ostrej wymiany ognia. Finalnie mieszkańcy oczekiwali przybycia wojsk polskich do Kępna. Inscenizacja powstała w oparciu o współpracę z Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznej. W przygotowanie inscenizacji włączyli się także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, pracownicy Starostwa Powiatowego, liczni fani historii i militarystyki niemal z całej Polski. Była to piękna lekcja historii Kępna. Okazuje się, że to był dobry pomysł, aby przedstawić mieszkańcom tą historię, która już ponad 103 lata temu dotknęła ziemię kępińskie. Namacalnie, naocznie słyszeliśmy tak, jak działy się faktycznie walki na Korzeniu, jak wkraczały legiony, jak wkraczali powstańcy już do wolnego Kępna. To faktycznie cofnięcie się w czasie i żywa lekcja historii, o co nam szczególnie chodziło. Dla starostów kępińskich był to także debiut aktorski. Sami zastanawialiśmy się, czy wziąć dzisiaj udział, ale no, rekonstrukcja ta wymagała, żeby tych osób było znacznie więcej. Oprócz nas jeszcze wzięła udział siostra zakonna, taka autentyczna siostra zakonna. Prawdziwa. Prawdziwa siostra zakonna. Tak jak już mówiliśmy, byli też nasi funkcjonariusze policji. Także wielu innych. Wystosowaliśmy też również apel do innych członków zarządów, do starostwa, ale nie każdy chciał, nie czuł, może się nie czuł, żeby podjąć po prostu się takiej roli. Ale bardzo się cieszymy, że to jednak zaistniało i że mogliśmy to na żywo przeżyć. Do przygotowania inscenizacji wykorzystane zostały liczne rekwizyty, w tym repliki broni, zabytkowe pojazdy, elementy wyposażenia wojskowego, a wszystko po to, by przywołać ducha lat 20. XX wieku. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.